Któż jak Bóg? Pierścień władzy. Jeden z najbardziej charakterystycznych przedmiotów całego Śródziemia. Chciałbym dzisiaj o władzy opowiedzieć, dlatego że w powieści temat władzy poruszany jest w różnych aspektach. Symbolem władzy jest pierścień, o który walczą zarówno ludzie dobrzy, jak i siły zła. To właśnie wokół pierścienia toczy się cała akcja późniejszych powieści, szczególnie Władcy Pierścieni. Temat władzy pojawia się u Tolkiena na różnych poziomach. Mamy władców, królów, zdrady, intrygi. Każdy chce zdobyć władzę, a ten, kto ją ma, chce ją zachować jak najdłużej. Władza ostatecznie u Tolkiena deprawuje jej posiadacza. Jest to jakieś nawiązanie do późniejszych słów, które dobrze znamy, że wielka władza bardzo deprawuje ludzi. Wydaje się, że temat władzy skupiony wokół pierścienia jest też jakimś synonimem walki o to, kto panuje nad światem, kto będzie wpływał na losy świata. Cała historia jest tak skonstruowana, żeby władza trafiła ostatecznie w odpowiednie ręce, bo kiedy trafia do ludzi złych, nagle zaczyna panować śmierć i cierpienie. Warto w tym miejscu wrócić do pierścienia władzy. W Hobbicie zostaje wyjaśnione to, w jaki sposób pierścień trafił do Bilba Bagginsa. Wydaje się, że otrzymanie tego pierścienia, znalezienie go jest zupełnie przypadkowe. W jaskini po ciemku Bilbo po prostu dotyka ręką czegoś metalowego i okazuje się, że jest to zgubiony przez Golluma pierścień władzy. Bilbo wchodzi w jego posiadanie trochę z podstępu. Znane są przecież zagadki, które rozgrywają się między Gollumem a Bilbem. Warto w tym miejscu też zatrzymać się chwilę przy Gollumie. To właśnie na nim moc pierścienia objawia się najlepiej. Gollum jest nieosobą, cierpi na rozdwojenie jaźni, mówi jak podwójny człowiek, raz jest dobry, raz jest zły. Centrum jego życia stanowi pierścień, to o nim mówi skarbie. Bez niego nie wyobraża sobie życia, zdolny jest do zabójstwa, do morderstwa, do zanoszenia śmierci wobec tego, kto chce ukraść mu największy skarb. Jednocześnie władza w pierścieniu, którą otrzymuje Bilbo, także staje się dla niego zagrożeniem. Gandalf, który towarzyszy kompanii krasnoludów i hobbita, zauważa, że hobbit się zmienił. Nie chce mu powiedzieć prawdy. Co więcej, nawet go okłamuje. Jest to znak dla Gandalfa, że stało się coś niezwykłego, że Bilbo jest już inny niż był wcześniej. To właśnie posiadanie władzy i moc znikania ze świata powodują, że hobbit staje się niewolnikiem pierścienia. Rzecz dobra, która wydawałaby się czymś pożytecznym, bo przecież dzięki pierścieniowi wiele wątków zostaje zamkniętych, przyjaciele zostają uwolnieni z opresji, ostatecznie pokazuje, że pierścień przynosi zło, że należy do zła. Samo posiadanie pierścienia jest już częścią planu zła, które powoduje, że człowiek przestaje myśleć po swojemu, przestaje wykonywać plan, który zawarty jest w obietnicy, a staje się częścią planu zła. Warto w tym miejscu opowiedzieć też trochę o śmierci, dlatego że to przez pierścień giną ludzie. Samo uzyskanie pierścienia wiąże się też z pewnym wydarzeniem. Otóż Gandalf, który wychowywał Bilba, mówi o tym, że prawdziwą mądrością jest nie to, żeby zabić kogoś, ale wiedzieć, kiedy życie ocalić. Tak też się dzieje między nim a Gollumem. Zresztą ten wątek zostaje powtórzony we Władcy Pierścieni, kiedy Frodo też właściwie mógłby zgładzić Golluma. Jednak Gollum, jako reprezentant sił zła, wydaje się mieć pewien plan, który zostanie wykorzystany przez dobro. To Gollum przecież zaprowadzi Froda do Góry Przeznaczenia, czyli przyczyni się do zniszczenia pierścienia. Gdyby wtedy w jaskini zginął, losy całej wyprawy stanęłyby pod znakiem zapytania.
Bóg potrafi wykorzystać zło, aby objawić jeszcze większe dobro. Zresztą warto tu nawiązać do Judasza. Ktoś mógłby powiedzieć, że Judasz był niepotrzebny. Widocznie był potrzebny, skoro Jezus go powołał. Nazywał go apostołem. Zło, którego się dopuścił, ostatecznie mogło stać się także przyczynkiem do tego, żeby objawić jeszcze większą chwałę Bożą. Nawet jeżeli patrzymy na Judasza jako na zdrajcę, jako na, nawet moglibyśmy powiedzieć, na szatana całej wyprawy i tego, kim jest Jezus, co głosi, to przecież w planie Bożym odgrywa bardzo ważną rolę. Być może jest też tak, że kiedy Bóg działa, bierze pod uwagę zło, które się już dokonało, żeby nie wypływało z niego zło jeszcze większe. Na uwagę zasługuje także jedna z ostatnich scen, kiedy Gandalf rozmawia z Bilbem. Bilbo okłamuje go, że nie wie, o czym mówi, że nie jest w posiadaniu żadnego pierścienia. Gandalf jednak zna prawdę. Ostrzega Bilba, żeby używał pierścienia rozsądnie. Przypomina mu też o jego miejscu w świecie. Mówi: pamiętaj, używaj pierścienia rozsądnie, dlatego że jesteś tylko ziarenkiem na tym świecie. Tak, rzeczywiście, wobec wielkiego planu, a nawet wobec pierścienia władzy, jego posiadacz jest tylko ziarenkiem, kimś, komu trudno jest uchronić się przed złem. Sam pierścień daje władzę, daje moc i siłę, wydłuża życie. Bilbo żyje 111 lat, ale cena jest wysoka. Władza, zło prowadzą do śmierci, ale ta historia zostanie podjęta przez kolejne postaci, a Gandalf, który będzie teraz patronem, będzie czuwał nad Bilbem i jego krewnymi, żeby pierścień nie wpadł w niepowołane ręce.